Cześć Wam! Cześć! Witamy Was dzisiaj w nowym vlogu. My już zahaczyłyśmy o naszą ulubioną kawiarnię i mamy co? Kawę mrożoną. Kawę mrożoną i herbatę mrożoną. W Gliwicach Upalnie. A my gdzie idziemy? Mama ma dzień beauty. Idę, słuchajcie, robić paznokcie, idę robić brwi, a potem jeszcze mamy trochę spraw na mieście do załatwienia. Zostańcie z nami. Idziemy, tak? I my już z Zosią po kosmetyczce, to w zasadzie mama, tak, Zosiu? I my już jesteśmy w komplecie. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj się nie widzieli wcześniej. I słuchajcie, jesteśmy dalej w centrum Gliwic, idziemy jeszcze załatwiać sprawy, bank, zakupy i takie tam. A ja Wam już pokazuję, jak tu jest ładnie. Patrzcie, ej, cudownie to wygląda. Panu mija dzisiaj dzień. Już w momencie tylko... Był u kosmetyczki, aha, bo to jeszcze aplikację, ten parkomat musimy zapłacić. Byłeś jeszcze z klimatyzacją, tak? U mechanika dzisiaj. Więc my taki dzisiaj dzień ogarnienia, ale fajnie, bo razem, nie? Także teraz śmigamy niestety załatwić sprawę do banku. I potem jeszcze dalej. Jeszcze z Zosią dzisiaj do fajnego sklepu idziemy, nie Zosia? Nie możesz się doczekać. No. Kupimy coś ekstra. To idziemy. I teraz idziemy do super sklepu, nie Zosia? Marzyłaś, żeby tu przyjechać, więc zobaczymy co tu jest. Przyszłyśmy specjalnie z zakupem czegoś ekstra, co Zosia bardzo chciała mieć. Także idziemy. Jaki to jest sklep? Słuchajcie, to jest etnobazar w Gliwicach i można tu różne rzeczy kupić, japońskie, nie japońskie. Myśmy przyjechały po jedną rzecz japońską, bo Zosia bardzo chciała mieć. Napój Mogo Mogo. Ja nie wiedziałam, moja córka wie.
często tędy przejeżdżam, dlatego go zauważyłam. Także na pewno coś kupimy i w domu wam pokażemy, co. Także się też jest w raju, nie? Japońskie różne rzeczy do potraw. Widziałaś? Do takosów są. Wszystko jest. Wszystko jest, także super. Gliwice, ulica? O, nawet nie wiem teraz. Wyszyńskiego? Tak, bo to ulice się pozmieniały teraz, tak. Nazwy też. Tak. Także idziemy dalej. Na jest shopping. Nakręcone. Jest nakręcone. Na światowy początku. Shopping. Ciekawe. Wszystko? Tak, mamy wszystko, idziemy płacić, pokażemy wam w domu co i następnym razem tu wpadamy, bo będziemy kręcić rodzinnie sushi. I zakupy gotowe, pokażemy wam w domu, polecamy wam, tak? Jeszcze przyjedziemy, mamy ochotę zrobić właśnie rodzinnie sushi, to na 200 subów. Tak, robimy na 200 subów sushi rodzinnie na tarasie. Tak, będzie super. A teraz idziemy do naszego ukochanego warzywniaczka. I tak się znamy. Na tarasie obiad się gotuje, to wam potem pokażemy, co dzisiaj pysznego na obiad. A ja się tak cieszę, bo dzisiaj mamy wszyscy wolne, mimo że jest jaki dzisiaj dzień? Środa. Dzisiaj jest środa. Ja czasem nie wiem naprawdę, jaki jest dzień. Ja przez wakacje nigdy nie wiem, jaki jest dzień. No. Także mamy wszyscy wolne, więc jak widzieliście, zakupy, kosmetyczka, to tamto i już mi się naprawdę chyba dzisiaj nigdzie nie chce ruszać, chociaż z nami to nigdy nie wiadomo. I cieszę się, bo możemy zrobić sobie taki domowy obiad, słuchajcie, jeść na wszędzie. Ale marzę o takich dniach, kiedy jesteśmy wszyscy w domu i sobie robimy taki domowy, pyszny obiad. To później wam pokażemy, co takiego dzisiaj fascynującego u nas na obiad. A my przychodzimy od razu, nagrywamy wam haul zakupowy z Etno Bazaru, z naszego nowo odkrytego sklepu w Gliwicach. Zosia już tu nosi. Zosia już tu nosi, bo generalnie Zosia marzyła o czymś, żeby coś kupić do naszego domu. I to tam było, kupiłyśmy, także sprawa załatwiona. To pokazuj, co kupiłaś pierwszego. Ha! Kto wie, co to jest? Zosia wam powie, bo ja naprawdę nie mogę nazwy zapamiętać. Kotek chiński. I jak się nazywa ten kotek? Manekineko, jakoś tak. Maneki jak? Manekineko. Bo no, nazwa taka skomplikowana, że jakoś tak. Ty go gdzieś wypatrzyłaś i stwierdziłaś, musimy to mieć do domu. I ja tak tylko szybciutko przeczytałam, że ten kotek chiński, patrzcie. To jest ten kiciuś, że ten kotek chiński przynosi szczęście, tak, bogactwo i ta machająca łapka to podobno jest zapraszanie do domu, żeby zawsze mieć wokół siebie dobrych ludzi,
Więc marzyłaś i mamy super kotka. Jaki? Maneki? Neko. Także mamy naszego kotka, którego ty sobie wymarzyłaś. Szczerze, nie wiedziałam, że coś takiego jest. Może gdzieś tam kiedyś widziałam, ale jakoś nie przywiązywałam do tego uwagi. No ale co ja bym zrobiła bez mojej córki, która wszystko wie. I ten kot jest od dzisiaj nasz. Także sobie go gdzieś postawimy i niech przynosi nam szczęście, dobrych ludzi wokół, tak? Także takiego kota kupiliśmy. I teraz tak, dalej. Co mamy jeszcze z tego... pokażę, co sobie tata wziął. Taką jakąś zupę. Zupka chińska chyba, tak? Czy japońska? Nie wiem. My kiedyś zrobimy taki challenge, że tata będzie testował te zupki, bo tata bardzo lubi takie zupki. No ja też w sumie, ale rzadko to jem. Więc jakiś tak... Więc jakaś taka zupka. I gdyby nie moja córka, to bym się nie dowiedziała, że są takie napoje, które się nazywają jak? Mogu, mogu. Mogu, mogu. Wiedzieliście, że jest coś takiego? Mogu, nie, mogu. Tak. Nie, a jak? Mogu, tylko mogu, mogu. Mugu mugu. To jest mugu mugu. Nie wiem, czy słyszeliście o mugu mugu, bo ja się dzisiaj dowiedziałam w tym sklepie, że jest mugu mugu. Także kolejne info od mojej córki. I teraz będziemy też na żywo robić, jak smakuje mugu mugu. Który pierwszy? Zosiu? To otwieramy. Czekaj, muszę wstrząsnąć. Aha, muszę wstrząsnąć. A tam coś jest. Takie jakby bubble tea. Jak mugu? Mogu, mogu. Ja nie nadążam. Ja nie nadążam za tymi dziećmi. One wiedzą wszystko. Pierwsza. Jakim to jest smaku? Litchi chyba. Litchi. Zosia testuje mugu, mugu. Ale jak to pachnie? Ej, pyszne. Dobre. Ale dobre. Nie wierzę. Nie. No nie wierzę. Teraz tatuś za kamery. Myśmy to mało schłodziły, ale jakby to było schłodzone. No. Takie bubble tea. Bubble tea. Ale to naprawdę jest dobre. Zosia, dzięki, że mi to sprzedałaś. Teraz będziesz do tego sklepu jeździć po mugu mugu. To mamy... Jeszcze była truskawka, ale... I teraz mamy drugi smak. Co to jest? Mango. Mieszamy. Jestem w szoku, że te nasze dzieci mają taką wiedzę. Dobra, Zosia testuje teraz mango. Dajcie spokój. Jakby nie Zosia, to ja bym tyle rzeczy nie wiedziała. Jak? Pycha. Pycha? Dobra. Really? Takie bubble tea, ale chyba 100 razy lepsze niż bubble tea. No. Masz tata drugi smak? Mega podobne. A to jest dobre, Zosia. No. A jakie to musi być pyszne schłodzone, bo nam się to trochę ogrzało w aucie. No. Nie, my tam będziemy wracać po to, bo to są po prostu, słuchajcie, to jest żart, że to jest takie dobre. Daj tata. Pyszne. No. O matko, ty to zawsze coś wymyślisz fajnego, wiesz? Na ciebie to zawsze można liczyć. Tajlandia. Z Tajlandii. Wiedziałeś, że to jest z Tajlandii? To daj. I patrzcie. To jest naprawdę pyszne. Mugu mugu, tak? Ja się tyle rzeczy nauczę, że naprawdę. Mugu mugu. Będziemy do tego sklepu wracać po mugu mugu. Jak pojedziemy tam do tego sklepu, będziemy kupować na robienie sushi, na 200 subów. To była myśl, będziemy robić rodzinnie sushi. I to jest w zasadzie tyle. I trzecią rzecz, po której sobie wzięliśmy, to jest ciasteczko z wróżbą dla Zosi, dla mnie i dla taty. Więc otwieramy na wizji, tak? To pierwsza Zosia ciasteczko z wróżbą. Ciekawe, co tam będzie. Fajne. Fajne. Tutaj widać. I Zosia czyta. Chyba nie przeczytam, bo po angielsku. To czytamy, ale nie jest.
co? Po polsku jest. A. No to czytaj. Spełni się twoje życzenie. Tak, ja wam przeczytam, co Zosia miała. Po długim oczekiwaniu spełni się twoje życzenie. Fakt jest po angielsku. Super, to ja nie wiem, o czym ty marzysz. No, czymś na trzymaj, bo tu taki wiatr. I teraz ja otwieram. Ciekawe, co ja będę miała w ciasteczku z wróżbą. Dobre. Sama prawda na mój temat. Po prostu nie mogę uwierzyć. Ja mam, nie każdy jest tak bezwarunkowo zaangażowany jak ty. W tym momencie mojego życia to jest na 100% zdanie. W ogóle jestem w szoku, że coś takiego wylosowałam. Naprawdę, bo to jest absolutna prawda na ten moment. I teraz tata otwiera swoje ciasteczko. I teraz ciastko z wróżbą taty, tata za kamerą. I ma super, znów możesz uratować dobrą atmosferę. Pasuje to do ciebie, prawda? Mhm. Ty często ratujesz atmosferę, przede wszystkim w swojej pracy. Aha. Że ludzie muszą, jak przebywają z tobą, to muszą zakładać pampersy, żeby się ze śmiechu nie posikać. Prawda? Mhm. Więc super. No i mamy ciasteczka z wróżbą, mamy nasze zakupy, to za chwilę ląduje do lodówki, bo to jest przepyszne, będziemy to pić. Obiad się gotuje, za chwilę wracamy z pysznym domowym obiadem i zobaczymy, co jeszcze dzisiaj uda się nam zrobić. Mi się prawdę mówiąc nie chce nigdzie już iść, jechać i tak dalej, ale szkoda trochę dnia, więc mamy naszego kotełka nowego, tak? Wow, łapiemy te ciastka. To do zobaczynka, za chwilę już się będziemy z wami witać z naszego obiadu domowego. Kupiłam sobie fasolkę szparagową, bo miałam taką ochotę niesamowitą, więc robimy domowy obiad pyszny, tak? I zaraz się widzimy z wami przy obiedzie. Dzisiaj na obiad fasolka szparagowa, jajko, jak to mama mówi, gnocchi, a mówi się gnioki. Tak, mamy gnioki ukochane mamusi i pieczone ziemniaczki. Nasz kotełek jest, także zaczynamy sobie obiad jeść i kminimy, naradzamy się, co dalej robimy, tak? Mhm. To wszystkim życzymy co? Smacznego. O ile jecie. Zjedliśmy sobie pyszny obiadek, nie Grzesiu? I mieliśmy inne plany z naszą córką, ale nasza córka stwierdziła, że zostanie w domu, bo przyjechała do Zosi kuzynka. My jeszcze po drodze mieliśmy coś do załatwienia, więc jedziemy i później jak będziemy wracać, to zrobimy sobie godzinę czasu dla nas, nie? W drodze powrotnej pojedziemy sobie nad jeziorko. Ja może coś tam dla was fajnego nagram o kosmetykach, postaram się bardzo i sobie tak spędzimy czas razem, nie? Także bez Zosi. Zosią to tak jest, nie? Że czasem coś planujemy, a w ostatniej chwili ona zmienia plany, nie? Albo kuzynka przyjedzie, albo ja gdzieś jadę i tak bez niej, nie? A my się z nią naprawdę świetnie bawimy, nie? Ona dzisiaj, wchodząc do tego sklepu, w którym byliśmy po te wszystkie dziwne chińskie rzeczy, wow. To ona, wow, jestem w raju! Kiedy tu znowu przyjedziemy? Ona się bardzo interesuje światem w ogóle, nie? Kuchnią świata. Jak we wcześniejszym wejściu pokazywałyśmy wam zakupy, to powiem wam, że jestem w szoku, bo mnóstwo rzeczy nie wiem tak naprawdę z takich nowych, nie? Jakichś kulinarnych czy wiadomo, nie? A Zosia mnie zaskakuje tym, że zawsze mówi, o patrz, to jest to, albo to jest tamto, nie? Także teraz się napaliła właśnie na te robienie rodzinne sushi, więc na pewno taki odcinek będzie, ale umawiałyśmy się z Zosią, że kręcimy sushi na 200 subskrypcji, tak? Zosia powiedziała, nie ma tak. Na 100 jest pizza, to na 200 będziemy kręcić sushi. A tak w ogóle jestem strasznie ciekawa, bo szczerze mówiąc nigdy nie mieliśmy czasu, żeby razem robić sushi, takie domowe. I myślę, że nam to wyjdzie, co? A ty będziesz głównym prowadzącym. Ja tam lubię bardzo gotować, ale
takie nie do końca moje klimaty. Ja to mogę pierogi zrobić albo coś, ale sushi to tak, to już taki level hard, co? Ale damy radę. Zosia już ma listę zakupów spisaną na sushi, także będziemy robić sobie sushi. I dzisiaj powiem wam, słońca takiego, jakiego nie ma w Gliwicach, ale jest strasznie duszno, nie? Ale no chyba jest ze prawie 30 stopni, więc cieszymy się, bo tak nam się złożyło, że mamy oboje dwa dni wolnego w tygodniu. Także my mamy, jak to? Ty się śmiałeś kiedyś, że my mamy weekend w tygodniu, a w weekend chodzimy do pracy, nie? Czasem tak bywa. Czasem tak jest, no także, no to jest kwestia przyzwyczajenia i już, nie? Także no tak to czasem jest, że trzeba. Także teraz tak będziemy mieć niestety, nie? Że ja jestem w pracy piątek, sobota, a ty piątek, sobota, niedziela. Także, a Zosia będzie robić bajlando z dziadkami zaś, nie? Także, ale dzisiaj powiem ci, nawet nie wchodziliście do basenu, a szkoda, bo w sumie jest fajna pogoda, tak się ochłodzić, nie? No, ale jedziemy, co mamy załatwić i będziemy sobie jeszcze godzinkę sobie damy nad jeziorem tak odpocząć. Także fajnie, a ja dzisiaj nie wyspałam. Szkoda gadać. Szkoda gadać. Kurczę, ja lubię jeździć przez takie wioski. Ja już to kiedyś mówiłam. Uwielbiam. Także co, jedziemy sobie nad jeziorko. Kupiłeś nam chłodne napoje, prawda? No, dzisiaj tak mnie wzięło na pewien napój i Grzesiu właśnie kupił. To potem będziemy spożywać coś fajnego, chłodnego, także spadamy. Jeszcze mamy chwilkę i będziemy nad jeziorem. Ale w ogóle to wam powiem, że fajnie było, bo nie wiem ile ty tam nagrałeś, jak byliśmy w centrum. Tam mam kosmetyczki, potem nie kręciliśmy, bo musiałam coś w banku załatwić i takie zakupy i trochę urzędowych rzeczy i w ogóle poszliśmy w te swoje miejsca, nie? Na warzywka, po kiełbaskę, nie? I jakie są te panie, Grzesiu? W tych naszych miejscach. Kapitalne po prostu. Naprawdę, aż się chce tak, taki dzień mieć, że ja się zawsze cieszę, jak jadę właśnie do mojej kosmetyczki, że u niej tak odpoczywam, chilluję, a potem jeszcze idę właśnie kupić jakąś kiełbaskę do naszych pań, do warzywniaczka do mojej pani i naprawdę teraz jakieś słońce widzę wychodzi. I po prostu, jakbym tak chciała z nimi cały czas o czymś pogadać, to bym tak wróciła do domu po całym dniu, nie? Bo tu się kogoś spotka, tam się kogoś spotka, ale to jest takie strasznie fajne, że tak. Jeszcze się takie miejsca fajne ma, takie swoje. A dawno nie byliśmy też na targu, nie? Kurczę, nie pamiętam wam powiem, kiedy byliśmy na targu, bo po prostu nie mamy czasu, no. Także i tak się cieszę, że się tak spinamy i udaje nam się coś tam czasem powlogować, bo jakby okres wakacyjny pracowity. A jesień to będzie nie? Co? Grzesiu będzie majstrem budowy, nie? Remontu. To zobaczycie, że jesteś facet wielu talentów, nie? Także no, remont nas też czeka i tak dlatego się cieszymy każdym dniem, jak mamy wolne i możemy sobie jakoś fajnie spędzić czas. Także fajnie. Ja się po prostu zasnę. Dobrze, że kupiłeś coś fajnego, zimnego do picia, może się jakoś ogarnę. No to my już się widzimy nad jeziorem. I my już nad jeziorkiem. Ja teraz nagrywałam jeszcze filmik z takimi kosmetycznymi rzeczami dla was, także sobie zajrzycie, będzie już niedługo. I my sobie teraz chillujemy, mamy taką godzinkę dla siebie, prawda? Proszę pana. I my mamy zimne napoje,
zdrówko, schłodzone, pyszne. I tak sobie będziemy teraz odpoczywać, rozmawiać o najbliższym tygodniu, co jeszcze mamy w tym tygodniu do ogarnięcia. I zobaczymy, co jeszcze dzisiaj będziemy fajnego robić już z Zosią, jak wrócimy do domu. Na pewno jakąś fajną kolację sobie znowu rodzinną zrobimy, nie? Dobrze. Czy pan jeszcze chciał coś dodać? Nie. To my się, słuchajcie, rozłączamy. Ja się wyłączam tak na razie. Zosiek już wyłączony. Afirmuje dobre rzeczy, prawda? Dobrą energię, więc wam przesyłamy cudowną energię tego lata, żebyście odpoczęli. Sobie też takie popołudnia robili jak my. I my się już wyciszamy. Pijemy coś chłodnego. I mamy chwilę dla siebie. Już w domciu. Myśmy z tatą odpoczęli sobie nad jeziorkiem. Zosia się pobawiła z kuzynką. Już jest 20. Widzę, że coś się zachmurzyło i zaczyna niestety padać. My się zabieramy za rodzinną kolację, jak co wieczór. Grzesiu! Bo tata sobie jeszcze jajka na miękko robi. Także jemy za chwilkę kolację, jeszcze sobie pogadamy, tak? I nam dzisiaj dzień zleciał i wszyscy zadowoleni, nie? Także słuchajcie, to są takie nasze wieczory rodzinne. Uwielbiamy te wieczory, kiedy możemy być razem, sobie wspólnie coś tam fajnego zjeść. U nas dzisiaj szału nie ma, ja wam pokażę zresztą. O, my tutaj dzisiaj mamy taką fajną deseczkę pysznych serów i wędlinek od naszych pań z Bacówki. Jakieś pomidorki, ogóreczki, chlebek. Tata jeszcze swojskie jajeczka, tak? Swojskie. O, i nasza Mijeczka już też zasiada do kolacji. Także my wszyscy razem. To co, my jemy, bo zaczyna... A więc my już sobie zasiadamy wszyscy razem do kolacji. Dzisiaj był przefajny dzień, bo razem. Jutro jeszcze jeden dzień mamy rodzinny, jakaś wycieczka się szykuje, więc zobaczymy, gdzie się jutro wybierzemy. I co, kochani, dziękujemy wam bardzo za dzisiaj. Jak wam się nasze vlogi podobają, to oczywiście subskrybujcie nasz kanał. Zostawiajcie łapkę w górę. A my pracujemy dalej, kręcimy w wolnych chwilach i się już dzisiaj z wami żegnam. Gdzie jest tata? Gdzie tata? Jem ogórka. Ogórka, pyszne ogórki małosolne. To co, dzięki za dziś, pozdrawiamy was serdecznie i do zobaczenia, pa!